Ale dopóki jest, to cieszmy się i wykorzystujmy go, bo za to spokojnie, ale nie ma bana, więc spokojnie możecie sobie ten tryb GoPro robić, bo... Cześć, witam w mojej stajni, z tej strony oczywiście Bazukę i witam was w nietypowym dla tego kanału odcinku, gdyż jest to odcinek ze Star Stable. W końcu przyszedł mi nowy monitor i mogę nagrywać inne gry niż MSP, dlatego no jak widzicie teraz pojawiło się Star Stable. Jej! No i ten odcinek jest odcinkiem poradnikowym, ale myślę, że taka wiadomość przyda się wielu graczom, dlatego mam nadzieję, że zostaniecie na tym odcinku. No i jeżeli oczywiście wam się on spodoba, no to nie zapomnijcie, żeby wcisnąć łapkę w górę. No i co? Dzisiaj jesteśmy na ujeżdżalni, nie bez powodu, gdyż będzie to poradnik, jak uzyskać efekt GoPro. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest GoPro, no to GoPro to jest taka kamerka, którą na przykład możemy sobie, oprócz bardzo zamontować tutaj, nie wiem, na kapeluszu i w momencie, kiedy jeździmy na swoim koniu, no to po prostu mamy efekt jakby z tej kamerki. Przejdźmy do kroków, które trzeba wykonać. Oczywiście należy posiadać wierzchowca. Myślę, że to jest taki dosyć oczywisty podpunkt, ale może nie dla wszystkich, dlatego od razu mówię. I dlaczego wybrałam akurat ujeżdżalnię? Bo myślę, że na ujeżdżalni efekt będzie po prostu no dobrze wyglądać, a poza tym mamy gdzie jeździć i mam pewność, że nie wpadnę w żaden krzak ani drzewo i po prostu mój koń się nie zablokuje. Oczywiście ten efekt GoPro można uzyskać w każdym innym możliwym miejscu, więc spokojnie. Przede wszystkim klikamy sobie C, przycisk C na klawiaturze. Odpowiada on właśnie wyposażeniu naszego konia oraz wyposażeniu naszej postaci. Mamy tutaj siodło, mamy tutaj czaprak o głowie oraz owijki. To, co trzeba zdjąć, to siodło oraz czaprak. Ja jednak tego na razie nie zrobię, bo chcę wam pokazać, jak będzie wyglądać to razem z siodłem oraz z czaprakiem. Podstawową rzeczą, którą w ogóle trzeba zrobić, żeby taki efekt uzyskać, bo inaczej niestety bez tej rzeczy takiego efektu w ogóle nie możemy uzyskać, to wejść w ustawienia, czyli klikamy Escape na klawiaturze, otwiera nam się główne menu i z głównego menu wybieramy ustawienia. Tutaj w zakładce kreatywnie, ja akurat tutaj już mam ją ustawioną, ale zazwyczaj jak wchodzicie sobie w ustawienia, no to najpierw tutaj jest w zakładce gra, dlatego musicie zmienić sobie na kreatywnie. Należy wcisnąć zostań dzikim koniem. Jeżeli chcecie zobaczyć oczywiście też inne konie, innych graczy, którzy właśnie wcisnęli opcję zostań dzikim koniem, to możecie kliknąć sobie pokaż inne dzikie konie. Ja akurat tego nie kliknę, bo po prostu jest mi to niepotrzebne do kamery GoPro. Konia mamy już gotowego. No ale nadal widzimy go jakby od tyłu, czyli od zadu. Nie o to nam przecież chodzi. Ponownie musimy kliknąć sobie ustawienia, tylko tym razem wybieramy gra. Jest tutaj coś takiego jak odległość od kamery koń oraz odległość od kamery gracz. Jeżeli macie ustawioną tutaj odległość od kamery koń, to musicie ją zmienić na minimalną, czyli suwaczek przesuwamy o tutaj, na samą lewą stronę. Odległość od kamery gracz akurat nie ma tutaj żadnego wpływu i tym nie musicie się bawić. Jeżeli to zrobiliście, to oczywiście możemy sobie te główne menu oraz ustawienia zamknąć i teraz przechodzimy do trybu zdjęć. Tak, tryb zdjęć akurat w kamerze GoPro jest bardzo potrzebny i jest akurat wymaganym punktem podczas chęci uzyskania właśnie takiego efektu. Więc albo wciskamy O na swojej klawiaturze, albo wciskamy tutaj taki kwadracik z aparatem i jest tutaj taki suwaczek jak pole widzenia. Pole widzenia to jest to, w jaki sposób jakby widzimy naszego konia i w ogóle całe tutaj otoczenie, prawda? Możemy sobie tutaj przesuwać i tak dalej. Ważne, aby pole widzenia było jak najmniejsze. Jak najbardziej suwaczek musi być przesunięty w lewą stronę. No jeżeli to zrobiliście, to sobie ustawcie teraz na szyję swojego konia. Dobrze, jeżeli pobawicie się scrollem. Scroll to jest taki przycisk na waszej myszce pomiędzy lewym a prawym przyciskiem myszy. Nim można właśnie sobie przesuwać na przykład w górę i w dół, więc ważne, abyście przesunęli go jak najbliżej swojego konia i kamerę ustawili na szyję. Ja wiem, że teraz to nie wygląda jak GoPro, ale jeżeli zwiniemy sobie właśnie ten photo mode, czyli tryb zdjęć, to będzie to wyglądać już o wiele lepiej. Więc jeżeli ustawiliście już na szyję swojego konia i kamera wam odpowiada, to wystarczy, że wciśnijcie teraz Escape albo zamkniecie po prostu tutaj tym krzyżykiem. Proszę bardzo, mamy już naszego konia, który jest w kamerze GoPro. Widzimy jego szyję, widzimy wodze oraz czaprak i możemy sobie już nim jeździć. No ale właśnie, dlaczego ja nie zdjęłam tego siodła i czapraka? Bo chciałam wam pokazać, jak to wygląda z siodłem. To wygląda, jakby nikt po prostu na tym koniu
nim nie siedział i moim zdaniem wygląda to po prostu źle. Dlatego chciałam wam pokazać, dlaczego najlepiej zdejmować i siodło, i czeprek podczas trybu kamery GoPro, bo wygląda to po prostu lepiej. Akurat o głowie oraz owijki w tym nie przeszkadzają i możemy sobie normalnie jeździć. Najlepiej właśnie jeżeli ma się o głowie, gdyż no po prostu podczas jazdy konnej jednak zakłada się o głowie. Jednak czymś musimy sterować tym koniem, a właśnie tym czymś są wodze. Dobrze jest po prostu posiadać o głowie na swoim koniu, mieć założone. No i teraz chciałabym wam również pokazać różne chody, gdyż no niestety ten tryb GoPro nie jest aż tak dopracowany. Tworzymy ten tryb GoPro bugiem, bo nie jest to normalny tryb dostępny w grze, tylko jest to po prostu błąd. I to co robimy, to wykorzystujemy błąd trybu robienia zdjęć. Oczywiście innymi suwaczkami też można się bawić, bo nie, można sobie zrobić noc. O proszę bardzo, jest noc. A to jest tylko tryb zdjęć, dlatego niby nie powinno tak się robić, tylko powinno się robić właśnie w trybie zdjęć. Wcześniej było tak, że na przykład chcieliśmy zrobić sobie zdjęcie, nie wiem, ustawiliśmy sobie noc, ale po zamknięciu tego był dzień. I tak normalnie powinno być. No ale jest ten błąd. Nie mam pojęcia, kiedy to naprawią, ja to nagrywam we wrześniu 2019, więc jeżeli ktoś ogląda ten filmik później, to no nie wiem, czy ten błąd jeszcze jest, ale dopóki jest, to cieszmy się i wykorzystujmy go, bo za to spokojnie, ale nie ma bana, więc spokojnie możecie sobie ten tryb GoPro robić, bo nic właściwie z grą nie robicie, tylko po prostu bawicie się trybem zdjęć, który jest przecież w grze dozwolony. No i chciałabym wam teraz pokazać różne chody tego konia, gdyż no tak jak powiedziałam, właśnie ten GoPro nie jest za bardzo dopracowany, ten nasz błąd, bo podczas przyspieszania koniem kamera się oddala. No i niestety z tym oddala się również nasza kamera. Wstęp wygląda oczywiście w taki sposób, czyli widzimy po prostu szyję naszego konia, uszy, grzywę. No stanie, no to wiadomo, że wygląda normalnie, ale pokażę wam kłus. Kłus też moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. Widzimy nadal szyję, grzywę. No i to ogółem, co powinno być podczas normalnej w rzeczywistości jazdy konnej, prawda? No ale przejdźmy teraz w takim razie do wolnego galopu, który już niestety niezbyt mnie zadowala i wygląda on tak. No, jak widzicie tutaj, gdzie powinien siedzieć jeździec, niestety jakby naszej postaci nie ma i to jest normalne, ale gdyby była, no to byłoby po prostu widać postać, dlatego ważne jest, żeby tą widoczność postaci wyłączyć. Moim zdaniem ta kamera naprawdę w wolnym galopie wygląda źle, gdyż wygląda to tak, jakby kamera była położona na zadzie konia, więc no nie o to nam chodzi, chodzi nam jednak o to, żeby był to tryb z jazdy konnej, czyli że ktoś na tym koniu jeździ, ale spokojnie. Ten wolny galop nie wygląda jeszcze tak źle w porównaniu do szybkiego galopu. Tak wygląda szybki galop i to już w ogóle widać ogon konia, którego no nie powinno być widać jednak podczas jazdy konnej, no bo jednak widzimy przód konia, nie tył, prawda? No chyba, że ktoś tyłem jeździ. No i teraz pokażę wam cwał. Cwał wygląda już po prostu źle. Wygląda tak jakby, nie wiem, jakiś owad albo jakiś ptak latał za naszym koniem i po prostu go filmował od tyłu, więc wygląda on, no, źle. Dlatego, no tak wygląda zatrzymywanie, a tak wygląda dębowanie. No i dębowanie też niezbyt wygląda dobrze, bo wygląda tak, jakbyśmy chcieli spaść z tego konia po prostu. Jakbyśmy już spadali i przesuwali się po prostu na zad. Tryb GoPro jest dobrze wykorzystywać podczas kłusa oraz podczas stępa, no i stania konia, no bo tutaj widać tylko nadal szyję, prawda? I to byłoby w sumie na tyle z tego poradnika. Jeżeli był on przydatny i jeżeli chcielibyście więcej na przykład filmików ze Star Stable, to oczywiście możecie zostawić kciuka w górę i ogółem napisać w komentarzu, czy wy wykorzystujecie ten błąd. Jestem bardzo ciekawa, czy wy również jakby jeździcie w kamerze GoPro i czy w ogóle przydaje wam się ten tryb, bo przyznam, że fajnie on wygląda podczas przejażdżek, ale podczas robienia wyścigów, kiedy jednak ważna jest szybkość konia, to niestety no niezbyt on się przydaje. Ale podczas takiej normalnej jazdy to myślę, że jest naprawdę fajny i Star Stable powinno w ogóle taką opcję wprowadzić, a nie po prostu, że jest to zwykły błąd. Podajcie również na moje inne social media, ogółem założyłam kanał również klubowy, który będzie podany w opisie, więc zapraszam do subskrybowania również tego kanału, gdyż tam będą pojawiać się filmiki tylko i wyłącznie z Star Stable, ale na tym kanale głównym, czyli Bazookę, myślę, że też filmiki ze Star Stable na luzie będą się pojawiać. Oczywiście zapraszam również na Instagrama. Instagram również jest klubowy, ale jest również i mój, gdzie wstawiam zdjęcia siebie i w ogóle, oraz na Discorda, gdzie możemy się zjednoczyć gracze i MovieStarPlanet i Star Stable. Także pamiętajcie, że wszystko macie podane w opisie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć!